Już 31 lipca rusza kolejna edycja przystanku Woodstock. Tradycyjnie na Kostrzyńskich Błoniach pojawi się wioska policyjna, do której serdecznie wszystkich zapraszamy. Wioskę organizujemy od 2002 roku, w tym roku po raz kolejny. Moc atrakcji, jeżeli chodzi o profilaktykę związaną właśnie z tym miejscem. Mamy ponownie dwa sektory. Jeden sektor będzie sektorem informacyjnym, gdzie będziemy mieli mnóstwo ciekawych rzeczy dla Woodstockowiczów. Będą to materiały od Fundacji Taka, od Fundacji Dzieci Niczyje. Będzie też dużo materiałów związanych z sektami. Wszystkie te materiały będą do dyspozycji uczestników przystanku Woodstock. I oczywiście druga sfera to sfera alternatywna, działania alternatywne, które coraz bardziej rozwijamy. W tym roku znowu kino profilaktyczne. Będziemy tam prezentowali filmy, które przesłane zostały na nasze konkursy, na film krótkometrażowy, a także na spoty telewizyjne. Wszystko to dotyczy uzależnień. Podobnie jak w latach ubiegłych, i tym razem nie zabraknie klimatów teatralnych, a także konkursów dla Woodstockowiczów. Ciekawa wystawa plakatów, a także zdjęć związanych z przemocą i agresją. Dodatkowo przedstawienia teatralne. Ponownie wystawiamy monodramy w tym roku. Monodram do Spotkaj Siebie, nowa produkcja naszego wydziału. Oczywiście oprócz tego z ciekawostek to będzie konkurs graffiti. Będziemy znowu malować płótna, także tor z alkogoglami, gdzie młodzież będzie mogła zobaczyć, do czego może doprowadzić jeżdżenie pod wpływem alkoholu. W konkursie na graffiti wygrać będzie można gadżety policyjne, takie jak kubki, smycze czy koszulki zaprojektowane w woodstockowym klimacie.